We wtorek w szkole podstawowej w Czermnie odbyła się przepiękna uroczystość. W setną rocznicę śmierci patrona tej placówki, Henryka Sienkiewicza, wyjątkowo uczczono jego osobę. Na początku do sali gimnastycznej, w której zasiadały już dzieci i młodzież, wprowadzono sztandar szkoły. Następnie wybrzmiał hymn tej jednostki. Opowiada on oczywiście o Henryku Sienkiewiczu, a melodia zaczerpnięta jest z pieśni o małym rycerzu. Kolejny fragment wspomnieniowej Akademii należał do przybyłych gości. Starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz koński Krzysztof Obratański, który swoją nauczycielską karierę jako historyk rozpoczynał właśnie w Czermnie, wicewójt gminy Fałków Zdzisław Skiba, proboszcz parafii w Czermnie Jerzy Rozmysłowski oraz dyrektor szkoły Marianna Michalska na głos czytali uczniom fragmenty jednej z bardziej znanych książek autorstwa Henryka Sienkiewicza – Quo Vadis. Rozjaśniała się stopniowo zieloność nieba, nasycając się złotem, za czym wschód zaczął różowieć i oświecił góry albańskie, które ukazały się cudne, liliowe, jakby z samych tylko blasków złożone. Wówczas Piotr zatrzymał się i rzekł: widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? Nie widzę nic, odpowiedział Nazariusz. Lecz Piotr po chwili ozwał się, przysłoniwszy oczy dłonią: jakowaś postać idzie ku nam w blasku słonecznym. Pacholen zaś, widząc to, powtórzyło jak echo: Quo vadis, Domine? Do Rzymu odszedł, odrzekł cicho apostoł i wrócił. Ci, których deptano, ci, których życie było życiem niedoli ucisku i podwójną stolicą, z której płyną na świat rząd ciał i dusz. Następnie dyrektor Michalska odczytała list, który do placówki w Czermnie przyszedł z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Drogie dzieci, niech to wybitne dzieło umocni was w przekonaniu, że dzięki wytrwałości i sile ducha można przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu, zaś postawa jego autora będzie dla was inspiracją na drodze do sukcesu. Łączę wyrazy szacunku, pani premier Beata Szydło. Po tym, gdy w murach czermińskiej szkoły wybrzmiało Quo Vadis, na scenę wkroczyli uczniowie. Były więc pieśni zaczerpnięte z sienkiewiczowskich lektur, scenki rodem z jego opowieści, a najbardziej efektowny okazał się taniec. Odkryją w tobie i choć wiedzą, nie powiedzą, nie odnajdą.